Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 78 dzień mojego wyzwania NoFap. Dzisiaj chciałabym jeszcze raz poruszyć temat tego, jak odnieść sukces w NoFap. Jakie są trzy kroki, które prowadzą do sukcesu w NoFapie? Pyta o to wielu mężczyzn. Są też, myślę, kobiety, które zaczynają się nad tym zastanawiać, ponieważ mój ostatni film na temat skutków ubocznych orgazmu cieszy się ogromną popularnością. Jest to w tej chwili najczęściej oglądany film ze wszystkich filmów na moim kanale. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to temat ważny, temat, który długo był pozostawał w nieświadomości, w cieniu. I które ma okazję ujrzeć światło dnia. Kochani, więc jeżeli chcemy odnieść sukces w NoFapie, to zasadą numer jeden jest rezygnacja z orgazmu po prostu. W każdej postaci, bo ja wiem, że są tacy NoFaperzy, którzy na przykład dopuszczają onanizowanie się ręką partnera i w ten sposób osiąganie orgazmu. Ja odradzam. Polecam zobaczyć, co tak naprawdę może nam przynieść, jakie efekty możemy uzyskać, całkowicie rezygnując z orgazmu, a w zasadzie stając się wolnym od orgazmu. Także to jest pierwsza zasada, zasada numer jeden. Całkowicie rezygnujemy z orgazmu, czy to jest orgazm, który sobie samodzielnie, że tak powiem, wywołujemy, czy też jest to orgazm, który sprawia nam druga osoba. Również dobrze jest unikać nocnych polucji, czyli takiego orgazmu nieświadomie wywoływanego w nocy. Są na to pewne sposoby. Pranayama Hamsa jest jednym z tych sposobów. A postaram się Wam zebrać takie sposoby, zwłaszcza dla mężczyzn. Myślę, że to będzie przydatne, bo to chyba im się częściej zdarza. Postaram się zebrać takie sposoby i nakręcić o tym oddzielny filmik. Druga zasada, zasada numer dwa, to jest, kochani, transmutacja. Transmutacja jest niezwykle ważna. To nie ma znaczenia, którą z technik transmutacyjnych wybierzecie, ponieważ każda z nich działa. One mają rzeczywiście w różny sposób działają. To znaczy, jedne są bardziej transmutacyjne, inne mniej. Takie ja mam wrażenie. Ale warto wybrać coś, co czujecie na sobie, że działa, a poczujecie to, że działa, po prostu w ten sposób, że NoFap stanie się dla Was kompletnie bezwysiłkowy. To znaczy, nie będzie to stanowiło dla Was wyzwania tak naprawdę, ponieważ w każdym momencie, kiedy poczujecie taki przypływ pożądania, tak, i kiedy będziecie mieli ochotę nawykowo dać ujście temu pożądaniu, to zastosowanie jednej z tych technik transmutacyjnych bądź kilku z nich sprawi, że ta ochota po prostu Wam minie. Naprawdę to tak działa. No, ja na sobie wypróbowałam. Ja w tej chwili stosuję głównie ovarian breathing. Ważne jest, aby tę wybraną przez Was metodę transmutacji stosować codziennie. Codziennie, przynajmniej raz dziennie oraz zawsze wtedy, kiedy czujecie, że musicie jednak koniecznie mieć orgazm. To za każdym razem wtedy warto tę metodę stosować. Warto, żeby to było coś, co możecie właśnie wykonać wszędzie. Czyli jeżeli na przykład wybierzecie sobie, że to będzie świeca albo headstand, stanie na głowie, no to wiadomo, że to nie będzie coś, co możecie w każdej sytuacji na ulicy wykonać. A więc ja polecam wybrać którąś z pranajam. W szczególności bardzo serdecznie polecam pranajamę Hamsa. I to by był drugi krok do sukcesu
Natomiast trzecim krokiem do sukcesu jest konstruktywne wykorzystywanie tej energii, której przypływ poczujecie, bo bez wątpienia poczujecie przypływ energii. I tutaj jest ważne, aby ją wykorzystać właściwie. Właściwie to znaczy właściwie dla Was. Ja tylko podpowiadam, że wszystko, co jest związane z tworzeniem, z kreacją, jest właściwe. Niekoniecznie ta kreacja to musi być od razu sztuka. To może być pieczenie chleba, to może być gotowanie, to może być spędzanie czasu z dziećmi lub ze swoim pupilem, z psem, z kotem. To może być spacer, to może być siłownia też, jeżeli ktoś akurat buduje sylwetkę. To może być yoga, to oczywiście może być sztuka, teatr, śpiewanie, tańczenie, malowanie, cokolwiek Was woła, bo ja jestem przekonana, że każdy z nas rodzi się z darem i my jako dzieci ten dar przejawiamy najczęściej. Później o nim zapominamy, on gdzieś tam zostaje zepchnięty, albo sobie wmawiamy, że on jednak nie jest prawdziwym darem, albo nie jest wystarczającym darem, że inni potrafią więcej lub mogą więcej. To jest kompletnie się, kochani, nie porównujcie do nikogo, po prostu róbcie to, co wam w duszy gra, co wam w duszy śpiewa, a każdy coś takiego ma. I jeszcze jedna taka myśl na koniec, bo w zasadzie jak sobie obejrzeliście ten filmik na temat skutków orgazmu, mało znanych skutków orgazmu u kobiet, jeżeli nie obejrzeliście go jeszcze, to serdecznie polecam Wam ten film, to może się pojawić taka myśl, że jeżeli w takim razie zrezygnujemy z orgazmu, to to rozwiąże wszystkie nasze życiowe problemy. Niestety tak nie jest. Tak naprawdę nasze życie, przynajmniej na samym początku, ono się za bardzo nie zmieni w materii zewnętrznie. Ale to, co się zmieni, to zmieni się nasze postrzeganie tych problemów, które nam się w życiu pojawiają, i zmieni się nasz sposób radzenia sobie z tymi problemami i szybkość, z jaką jesteśmy w stanie się z nimi uporać. To gwarantuję Wam, że się zmieni. I warto pamiętać o tym, że my nie jesteśmy naszymi myślami i że to my decydujemy w każdej minucie, w każdej sekundzie, którym myślom nadajemy moc i które myśli zasilamy. Czy NoFap wyeliminuje z naszej głowy wszystkie negatywne myśli? Nie. One będą się pojawiały. One będą się pojawiały zawsze, ale to my mamy moc wybierania, co chcemy z nimi zrobić. Czy chcemy podążyć za tymi myślami? Czy chcemy je zasilić? Czy chcemy dać im uwagę? Ponieważ myśli, którym damy wystarczająco dużo uwagi, zamienią się potem w emocje. A jeżeli damy wystarczająco dużo uwagi emocjom, to one zamienią się w pragnienia. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Warto jednak wybierać te myśli, które nas zasilają, które sprawiają, że wzrastamy. I oczywiście będzie się zdarzało tak, że będziemy mieć gorsze i lepsze dni. Każdy z nas ma gorsze i lepsze dni. Ja nie dalej jak dzisiaj miałam taki gorszy dzień, gdzie dałam się ponieść właśnie tym myślom, które mówiły mi, że jestem gorsza, że się nie nadaję, które mówiły mi, że nie zostałam wybrana, które mi mówiły, że zostałam odrzucona. I te myśli zamieniły się w emocje. I ja przez jakiś czas dawałam uwagę tym emocjom. Ale te emocje
minęły. I one mijają szybciej, kiedy jesteśmy na nofapie. Naprawdę to mija dużo szybciej i dużo szybciej stajemy na nogi, dużo szybciej jesteśmy w stanie przekierować te myśli tam, gdzie chce nas pokierować nasza dusza. I przede wszystkim zmieni się nasze postrzeganie, tak naprawdę zmieni się nasze postrzeganie tego, co nam się przytrafia. Będą się odzywały stare schematy. Od tego jest medytacja, kochani, żeby usiąść, zamknąć oczy, uciszyć te myśli, które krzyczą w naszej głowie i patrzeć, obserwować. Bo my jesteśmy obserwatorami naszych myśli. Jesteśmy świadomością. I tego nie zapominajmy, tego Wam życzę i tego życzę także sobie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro. Satnam.